światowego żużla. Trudno znaleźć słowa w momencie, kiedy tak naprawdę już nie będziemy mogli zobaczyć Tomasza Goloba podczas cyklu Grand Prix. Jest to zawodnik, który, wokół którego przetoczyło się wiele pokoleń. Choćby ten obrazek pokazuje, ilu zawodników z różnych pokoleń miało przyjemność z Tomaszem się ścigać. A wielu przecież brakuje, zwłaszcza tych, którzy rywalizowali z Tomaszem o medale, tych największych jego rywali. Hans Nielsen kiedyś, który jest tutaj dzisiaj na stadionie, Tony Rickardson, Jason Crump, Lee Adams, Ryan Sullivan, Nicky Pedersen, który wciąż na szczęście jest tutaj w tej stawce, i Greg Hancock przecież, który tutaj pozostanie trochę samotnym wilkiem, dorosłym, dojrzałym. Teraz właśnie ci dwaj najbardziej doświadczeni zawodnicy. A ja jeszcze pojeżdżę, mówi Greg Hancock. Natomiast no, zasłużył na niezwykłe słowa. A po drugiej stronie Piotr Pawlicki, Bartek Zmarzlik. To jest mistrz świata juniorów i mistrz świata seniorów. Obrazek, który pokazuje, jak wiele osób, jak wielu zawodników, jak wiele pokoleń miało przyjemność z Tomaszem się ścigać, również w Grand Prix. Ja też o swoich osobistych wspomnieniach mogę wspomnieć, również z Grand Prix, gdzie od Tomasza mogłem się uczyć. A czasami udawało mi się nawet zwyciężyć, ale